Śledztwo prokuratury dotyczyło dwóch spraw. Śledczy badali ewentualne złamanie prawa przez miejskich urzędników przy próbie sprzedaży znajdujących się w kamienicy mieszkań. Drugim wątkiem było zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez starostę Pilskiego. W kwietniu bieżącego roku prokurator tutejszej jednostki umorzył śledztwo w sprawie mających miejsce nieprawidłowości przy podejmowaniu czynności zmierzających do sprzedaży lokali położonych w Pile przy ulicy Śródmiejskiej 22. Podstawą umorzenia tego postępowania było stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego. Umorzeniem sprawy nie są zaskoczeni mieszkańcy przy Śródmiejskiej. Nie ukrywają jednak przy tym swojego rozgoryczenia. Tak jak każdy z nas mieszkańców, tak również pewnie Państwo spodziewali się takiej decyzji, ponieważ czego mogliśmy się spodziewać po prokuraturze Pilskiej względem decyzji odnośnie urzędników ratusza Pilskiego. No oczywiście decyzja była ich na ich korzyść, no ale tak jak już mówiłem tego wcześniej, mogliśmy się tego spodziewać. W drugim wątku tej sprawy śledczy badali, czy Eligiusz Komarowski nie złamał prawa, gdy nie zgłosił organom ścigania możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie kamienicy. Również i to śledztwo zostało umorzone przez prokuraturę. Jeżeli jest, tak jak przynajmniej jest przekazywane to w mediach, że ktoś złożył na mnie doniesienie za to, że nie zawiadomiłem o przestępstwie, którego nie było de facto, skoro jest umorzone postępowanie, to w mojej ocenie istnieje uzasadnione podejrzenie, że ten zawiadamiający sam mógł popełnić przestępstwo. To jest artykuł 268 KK Kodeksu Karnego, tak zwane fałszywe zawiadomienie. Władze miasta o całą aferę związaną z kamienicą oskarżają starostę. Wyliczają także szkody, które miały poczynić jego działania w tej sprawie. Gra aktorska, która dzisiaj dobiegła końca i tak jak świetnie reżyserowana przez pana starostę, mam nadzieję, że zacznie w równie dobrym stylu się zakończy. Zburzył spokój mieszkańców, naruszył dobry wizerunek miasta, o który osobiście walczę od 8 lat. A także według władz miasta sytuacja z kamienicą mogła narazić na szwank relacje urzędników z inwestorami i przedsiębiorcami. Prezydent Piły zapewnia jednak, że każdy przedsiębiorca jest w mieście traktowany tak samo. Kiedy mówimy, że możecie u nas inwestować, że u nas działa się transparentnie, że jesteście wszyscy na takich samych zasadach, że tylko prawo reguluje działania, że nie ma takiej możliwości, że ktoś będzie lepiej, a ktoś będzie gorzej traktowany. Jak dodał prezydent, na skutek afery z kamienicą przy ulicy Śródmiejskiej ze swoich planów zainwestowania w remont tego budynku zrezygnował już Zenon Paprocki. Przedsiębiorca nie jest już zainteresowany wykupem kamienicy w Pile.